Witam Was bardzo serdecznie z testu aktualizacji 081. Pierwszym czołgiem, który chciałbym Wam pokazać, jest M10 połączony z Panterą, a dokładnie zwie się ten pojazd Pantera myślnik M10, czyli takie połączenie Pantery z M10. Niemcy chcieli mieć taką podróbkę M10 i właśnie tak mniej więcej wygląda ten pojazd. Ma on aż 1300 HP, jest to dużo, bardzo duża ilość jak na 7 tier, bo w ogóle to jest 7 tier, który kosztuje sporo golda, bo tam bodajże 10 tysięcy chyba, coś takiego. Wiem, że na pewno SU-122-44 kosztuje 10 tysięcy, ten chyba też tyle kosztuje. No i na przykład ten ruski dedek ma tam ponad 800 HP, a ten ma aż 1300, także różnica jest kolosalna. Do tego maksymalna prędkość 46 km na godzinę i skręca przyzwoicie. Ogólnie jeżeli chodzi o mobilność tego niszczyciela czołgów, to jest bardzo dobrze. I bardzo kolejna ważna rzecz, wieża. Tutaj mamy wieżę, która się obraca bardzo szybko. 38 stopni na sekundę to jest bardzo duża ilość. Dodatkowo kadłub ma 85 mm pancerza z przodu pod kątem, także coś tam odbije, 50 z boku, 40 z tyłu, także tak sobie nie jest źle. Wieża ma 100 na przodzie, czyli też za bardzo nic nie odbije, tylko te pociski ewidentnie mniejszych tierów i to też nie każdych KW2 czy też KW1S na pewno nie ma szans, żeby się odbiło od tego pojazdu. To będzie taki, no, do odbijania czwartych tierów, niektórych piątych ewentualnie, jeżeli się coś, jeżeli coś trafi się inaczej niż powinno, jak pod jakimś kątem, w jakieś bardziej opętrzone miejsce, wieży ewentualnie. No i szybkostrzelność właśnie tutaj jest duża, tutaj bardzo często strzelamy, tak jak widzimy, naprawdę bardzo dobra jest ta szybkostrzelność tego pojazdu. Po prostu strzelamy co parę sekund, w efekcie czego zadajemy duże obrażenia. Tutaj nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest tylko 135 uszkodzeń na strzał i 150 penetracji. No i teraz, jeżeli powiedziałem o tych zaletach, czyli duża ilość HP, wieża, prędkość, mobilność, to można przejść teraz do wad. Działo niestety nie jest zaletą tego pojazdu, czyli najważniejsza rzecz do zrobienia uszkodzeń, przez co zarabiamy kredyty. No chyba, że spotujemy, a tutaj tym raczej nie mam zamiaru spotować za wielki. Po pierwsze, ten czołg jest duży, więc duża sylwetka, łatwo go trafić. Działo 7,5 cm, tutaj mamy, tak jak mówiłem, 13 pocisków na minutę, po 135 uszkodzeń i każdy z tych pocisków ma 150 penetracji. Na złocie jest 194 penetracji, czyli około 200, niecałe 200 penetracji. I tak same, takie samo uszkodzenia 135, więc no czołg ma beznadziejne rzeczy, beznadziejne działo jest ogólnie. Ono spamuje i to jest dużo zaleta jego, ale oprócz tego, że spamuje, no to jak trafimy na jakieś 8 tiery, no to będzie nie najlepiej z nami, no bo ISA-3 to raczej nie mamy zamiaru przebijać, mając 150 penetracji, tylko wtedy, kiedy załadujemy złoto z 7 tierów tego TDK turskiego jest całkiem ciężko przebić, który ma tam 80 pod kątem chyba, 80 panterze pod kątem bardzo dobrym, więc nawet jego są problemy, żeby przebić. Ogólnie penetracja jest za słaba, ewidentnie na ten tier, więc no TDK dla mnie jest średni, ma dużo atutów, ale te atuty przysłaniają wady, które są no najważniejsze. Działo w TDK jest zawsze najważniejsze. I potem możemy szukać takiego miaru pół na pół jakoś, żeby dojść do tego i ten TDK niestety nie gwarantuje mi tego, od czego oczekuję od niszczycieli czołgów i dla mnie no jest średni i nie wydałbym złota, żeby go kupić. No i tutaj już tyle, jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego pojazdu, czy warto go kupić, czy też nie. Teraz już skupimy się dalej na końcówce tej bitwy, która no bo już się kończy, no sporo się nagadałem. I teraz po prostu możemy popatrzeć sobie jeszcze, co tu się ciekawego dzieje. No T28 prototype pudło niestety, nie wiem czy wiecie, ale kiedy nagrywałem tą bitwę wczoraj, to po prostu no to co się działo na serwerze, to było po prostu jakaś masakra. Ping, lagi, więc no to w ogóle nie jest komfortowe. Jakbym miał tak grać na turnieju, to chyba bym z rage quitował, bo to po prostu się nieporozumienie to się działo wczoraj, no fatalne problemy ma Wargaming, jeżeli chodzi o serwery, straszne
rzeczy się dzieją tutaj po prostu na tym testowym serwerze, kolejki i wiele jeszcze innych po prostu wad. No i tutaj przyjąłem za cel ISA3, T28% tutaj wali do mnie od przodu, ale jego zignorowałem, wolę robić jakieś uszkodzenia, byle jakie, kosztem własnego HP, ale cały czas uszkodzenia, prawda? I to jest najważniejsze tutaj. W ostatniej chwili uniknąłem trafienia przez ISA3, który sfailował w moją stronę, na moje szczęście, no spory fail kolesia. No i to już właśnie koniec tego pojedynku. Teraz możemy przejść już do ekranu statystyk. Tutaj jak widzimy wynik z tej bitwy, całkiem duża ilość kredytów, ale zobaczcie ile ja musiałem oddać strzałów, żeby dorobić się takiego zarobku. Tutaj 78 tysięcy kredytów, ale no damage naprawdę bardzo duży, 41 strzałów, z czego tylko tyle po prostu się przebiło, zobaczcie sami, no po prostu często strzela się, ale no jakie są rezultaty tego strzelania, no nie najlepsze, bo po prostu penetracja jest za słaba, żeby pozwolić na jakieś dużo lepsze osiągi. No i to już tyle ode mnie, dziękuję wam za obejrzenie, na razie, cześć.